Witam tu, Aristeo, w Portland. Zagadajmy. Nikt nie chce ze mną handlować tutaj. To mi się nie podoba. Król Teodor VI. Kim jesteś? Jak udało ci się tu dostać i czego chcesz? Nie, ludzie nie mają wstępu do królewskiego zamku. Jeśli nie spodoba mi się twoja odpowiedź, wezmę straż. Obawiam się, królu, że twoją straż w poprzednim odcinku przegoniłem. Także nie bardzo wiem, kogo byś mógł wezwać. Nazywam się Daert i nie lękam się twoich strażników. Czy to prawda, że oddasz połowę królestwa za głowę smoka? Tak, obiecałem pół królestwa i rękę mojej córki, bohaterowi, który pokona smoka. Ciebie to jednak nie dotyczy, bo nigdy nie wchodzę w układy z nieludźmi. Odchodzę, ale jeszcze tu wrócę. Zobaczysz. Córeczka, może chcesz się umówić na randkę? Witaj, mów cicho, żeby papa cię nie usłyszał. Jak ci na imię? I jesteś z tych, co nie stroją od przygód, jak sądzę. A co, chcesz się umówić? Nazywam się Daert, nie szukam przygód. Mam inne rzeczy do zrobienia. Dla ciebie jestem zwykłym łotrzykiem. Masz jednak ostry kły i bystry wzrok. Nie odmówisz chyba udziału w ekscytującym przedsięwzięciu? Szukam śmiałka, który zna się na łotrowskich sztuczkach. Chciałbyś co nieco zarobić? Połotrzykować i jeszcze na tym zarobić? Czemu nie? Spróbuję. Już mówiłem, że jestem zajęty. Poszukaj kogoś, kto ma więcej czasu. Ale nie, wiecie, że my pomagamy. Jestem pierwszą pięknością królestwa i nie podoba mi się to, że jakieś pospolite rozpustnice ściągają na siebie uwagę młodych rycerzy. Hojnie cię wynagrodzę, jeśli złapiesz żonę oberżysty i córkę kowala. Żonę oberżysty to mamy tutaj już złapaną i bardzo się dobrze z tą ona czuje. Natomiast nie przypominam sobie córki kowala. Zamień je paskudne ropuchy, aby żaden mężczyzna nie chciał już nigdy na nie spojrzeć. Zadanie, jak każde inne, o ile tylko należy się za nie godziwa nagroda. Nie ma mowy, dzięki. Nie, bierzemy. Porozmawiaj z wiedźmą Clarissą. 70 punktów doświadczenia dostaniemy. Trochę mało, ale... ale może być. Królewna Sally jest zazdrosną i kłótliwą młodą damą. Chce ona, by dwie najpiękniejsze dziewczyny w Portlandu, które uważa za swe rywalki, zostały zamienione w żaby. No trudno. Ale nie, no ja nie mogę Feliny oddać, żeby się w żabkę zmieniła. Nie, nie. No takie rzeczy nie pozwolę sobie. Pewnie nie będę z tego korzystał, ale niech to będzie w moim ekwipunku. Muszą coś wymyślić. Przecież nie stracą Feliny w taki sposób. Co, z żabą będę chodził? Kto by to pomyślał? Właśnie, podążamy do Clarissy. Może tego jeszcze nie wiecie, ale ona się podkochuje w Daercie. Witaj z powrotem, Daert. Jak mogę ci pomóc? Kupić to chyba... chyba nic nie miała ciekawego już. Nie. Muszę zamienić dwie dziewczyny w żaby. Pomożesz mi? Wiesz, to nie jest takie trudne, ale czy warto niszczyć życie dwóch sicznotek, które możesz wykorzystać w jakimś złym celu? Masz rację. Clarisso. Czy nie byłoby łatwiej okłamać królewnę? Może złapać żaby na pobliskich moczarach albo w rozlewisku nieopodal mostu, a potem powiedzieć tej wrednej Sally, że to tamte piękności. Królewna rozumem nie grzeszy i z pewnością uwierzy we wszystko, co jej mówisz. Okłamać królewnę, świetny pomysł. No tak, mi się też podoba. Złap dwie żaby na bagnie nieopodal zamku oraz w szuwarach przy moście. Bagno nieopodal zamku. Tu coś jest. O ten zamek pewnie chodziło. I co? A, jest żabka. Zwykła żaba. Skacze i kunka. To i tak dobrze, że nie fruwa.
O! Rodzina Daerta. Jakaś bardziej... odległa. O, właśnie, mostek. I to wszystko wyjaśnia. Zanieść dowody królewnie. Fajnie. Czy tu się coś zmieniło? Czy nadal ta sama informacja? Tak. Bo wiecie, po tym zdarzeniu z tym moim przyjacielem wolę wszystko sprawdzać, bo jednak głupio by było przegapić jakiś bonus. Może od razu tutaj zagadam. I zauważcie, że karczmarz nie miał tej takiej ikonki nad głową, mimo że czeka u niego quest, czyli to sugeruje, że nie możemy tak do końca w to wierzyć, co tu widzimy. Tak, mam wobec ciebie dług. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Zostaniesz królem Portlandu, oczywiście pod warunkiem, że wypełnisz moje rozkazy. Ciekawe. Tron Portlandu? Jeśli nie żartujesz, to zgoda. Przyrzekam nie tylko spełniać twoje żądania, ale nawet podpisać traktat o naszym wiecznym sojuszu. Nawet nie próbuj mnie oszukać. W zamian za tron Portlandu gotów jestem służyć każdemu i dowolnej sprawie. Przysięgam na swój miecz i swój przyszły tron. Będę służyć Mrokowi i wykonywać twoje rozkazy. W porządku. Musisz zebrać wszystkich chętnych, by służyć Mrokowi. Założę zakon rycerski poświęcony służbie Mrokowi. Zbiorę wszystkich zdolnych do noszenia broni i chętnych, by służyć tobie i mnie. A jeśli ktoś odmówi, to skrócę go o głowę. Daer, przyrzekam ci, że w dniu swojej koronacji ogłoszę ustanowienie tego zakonu. Zakon zdrady to dobra nazwa. Tak jest. Na chwałę Mroku założony zostanie zakon zdrady. Będę ci służyć wiecznie. Aby objąć tron Portlandu, wicehrabia, może od razu go nazywajmy wicehrabia zdrajca, gotów jest zostać rycerzem roku i przysiąc ci posłuszeństwo jako twój wasal. Chodźmy. Musisz wziąć udział w turnieju zabójców smoku? Czy ja coś na ten temat wiem? Umieść wicehrabiego de zdrajcę na tronie Portlandu. Pamiętaj, że rozwiązania problemów musisz poszukać na własną rękę. Niektóre z zadań dodatkowych nie pojawiają się, dopóki nie zostaną ukończone. Aha, nagroda dopiero jak umieszczę go. No trudno. Dobrze, ale ja tu jeszcze miałem do księżniczki zajrzeć, czy tam do królewny. A właśnie, jeszcze zobaczmy, bo widzę, że mam go tutaj. Daer, zawsze się cieszę, gdy widzę twoje mądre oblicze. Czy już czas, bym objął tron Portlandu? Musisz poczekać jeszcze trochę, ale panowie, poznajcie się. To jest przyszłościowo były król, to jest przyszłościowo przyszły król. Ha, a to jest moja kolejna sympatia. Ile czasu potrzebujesz na wykonanie mego zadania? Nie mogę się doczekać, aż te dwie ladunie zamienią się w ropuchy. Udało mi się wykonać twoje zadanie. Oto żaby, czas na nagrodę. Nagrodę. Może zamiast złota przyjmiesz pocałunek od prawdziwej królewny? Jeden marny pocałunek? Zwykły wampir może by się zadowolił, ale nie Daer de Morton. Wolę złoto. Pocałunek królewny wart jest więcej niż cała sterta złota. Nie godzi się zaprzeczać czemuś tak oczywistemu. Ale dobrze, zgadzam się dać ci 10 pocałunków. Dawaj złoto i skończ ze swoimi sztuczkami. Bo jak nie, to już ja się postaram, że twój ojciec król dowiedział się, co mi zleciłaś. To powinno raczej być tak, to już ja się postaram, by twój ojciec król dowiedział się, co mi zleciłaś. No ale trudno, takie błędy się zdarzają. Skoro nie chcesz płacić złotem, mogę ci zaproponować inne rozliczenie.
Zabiorę cię do znajomego, który całusami nie pogardzi. Wiecie co? Złota to ja mam całkiem dużo. Może skorzystajmy z drugiej opcji, co? O tym sądzicie? Do znajomego? Okropność. Chociaż, jeśli nie będę musiała płacić, chętnie pójdę. Mam nadzieję, że to niedaleko. Jasne, do mojej kieszeni. W porządku, ruszajmy. A może was poznam? Ha, zobaczmy, co tu się zmieniło. Okazuje się, że smoki uwielbiają królewny. Musisz wykorzystać tę fascynację? Aha, to tu już jest koniec. Aha, nagrodą jest królewna zamiast zamiast tych punktów. A czy tatuś zmienił zdanie? I po co znowu tu przychodzisz, wampirze? Już ci mówiłem, że w świetle naszej praw nie człowiek nie może odebrać nagrody. Ja, wicehrabia de... No, tym razem to przeczytajmy. De Sau Fignon. Odbiorę swoją nagrodę. Jestem szlachetnie urodzony, sławny i bardzo potrzebuję pieniędzy. A zatem, wasza wysokość, musisz dotrzymać słowa i obdarzyć mnie połową królestwa. A... Zaraz, to on zabił smoka? Nie lubię cię, de Sau Fignon. I zabroniłem ci nawet zbliżać się do królewskiego zamku. Ale nikt nie powie, że król nie dotrzymuje słowa. Jeśli pokonasz smoka, oddam ci pół królestwa oraz moją córkę, królewnę Salle, za małżonkę. Teraz odchodzę, ale wkrótce wrócę. No i zaraz! No ja miałem dostać połowę ręki księżniczki i królestwo za żonę. Co to jest? Jakieś, to są jakieś przekręty. Ha. Dobrze, a coś tu się zmieniło? A nie, nie, to jest to ogólne. Szczerze mówiąc, mam mętli w głowie. Czy ja tutaj zaglądałem? Oj. O, właśnie, to kupimy. Nie można prawym podejrzeć? Nie, no nic z tych rzeczy nie chcę. Dziękuję, wszystkie za obejrzenie odcinka. W kolejnym pewnie musimy stoczyć jakiś bardzo trudny pojedynek, aby jednak osiągnąć wyższy poziom, tylko że za bardzo nie wiem, z kim tutaj mógłbym powalczyć. Na smoka to chyba jeszcze nie mam ochoty, co? Może popłyniemy gdzieś indziej? Zobaczymy.